Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No kiedy coś jest za dobre, to znaczy, że jest za dobre. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No była taka, cały czas jest firma, która miała produkować ciężarówki wodorowe, elektryczne. Nazywała się Nikola. Nikola, czyli od Nikola Tesla. No, miała być to rewolucja. Miała być to rewolucja. Oczywiście zieloni komuniści szału dostali, zaczęli inwestować, zaczęli kupować. W pewnym momencie akcje kosztowały około $65. Na dzień dzisiejszy kosztują około $5. Także, że było jedno wielkie napompowanie i później był jeden wielki spadek. No i teraz prokuratura amerykańska ściga szefa Trevora Miltona. On był założycielem, on był całym dyrektorem. No, dopóki później tam nie był zmuszony, żeby odejść. No, ale to taki była firma. Zaczęli biznes, wszyscy się podniecali, wszyscy inwestowali. No i właśnie tak w ramach tej zielonej ideologii, w ramach tego kasowania czarnego węgla, jedno wielkie oszukaństwo nastąpiło. Jak jest too good to be true, czyli jak jest za dobrze, żeby było dobrze, no to niestety zawsze to się rozpada. No i akt oskarżenia prokuratury ma 50 stron. No i ciężko tam będzie im, znaczy nie ciężko będzie im udowodnić, że facio po prostu oszukiwał. W 2017 roku to był najlepszy numer, no bo ten mieli tą ciężarówkę, mieli taki prototyp. Wciągnęli na łańcuchach ciężarówkę na taki spory wzgórek, poprzyklejali taśmą drzwi, powyjmowali ze środka akumulatory i całe te baterie wodorowe, ustawili kamery w ten sposób, że ta ciężarówka po prostu jechała, no ale ona się toczyła. Ona się po prostu z góry toczyła, ta iluzja optyczna była tak zrobiona, że to wszystko pokazywało, że to było na płaskim. No i w ogóle ciężarówka jechała bardzo lekko, łatwo i przyjemnie, bez żadnych problemów. No ale no, tam była grupa zaangażowana tych oszustów. W 2018 roku cały te nagrania dosyć precyzyjne i takiej koronkowa robota zostały użyte na Twitterze do tego, żeby pokazać, że po prostu to jest nowa technologia, że to nowe wkracza, że ciężarówka jedzie bez żadnego problemu po płaskiej drodze, nie ma żadnych ograniczeń. No i taki był napis, że ten wodorowa ciężarówka Nikola to będzie wyeliminuje wszystkie inne ciężarówki, które są napędzane na ropę, wyeliminuje wszystkie ciężarówki, które są napędzane na benzynę, no i pobije we wszystkich kategoriach, w kategoriach wagowych, w kategoriach przyspieszenia, w kategorii zatrzymywania się, bezpieczeństwa, no i to wszystko będzie mniej więcej w ten sposób, że zasięg będzie 800 do 1500 kilometrów. No to dosyć ambitne plany, no bo to jednak na 800 czy 1500 kilometrów, no to tej ropy jednak trochę potrzeba, żeby to wszystko się tam zmagazynowało. No, największy problem z tymi elektrycznymi samochodami to jest to, że powiedzmy 100 kilogramów akumulatora, no to nie jest 100 kilogramów benzyny. Te przeliczenia są trochę inne, dlatego samochody elektryczne mają dosyć mały zasięg, no ale on obiecywał 800-1500 kilometrów. No i to wszystko było bazowane na filmiku, który używał sił grawitacji, które były niewidoczne
widoczne dla ludzi. No, prokuratorzy będą musieli udowodnić, że on oszukiwał inwestorów, że on wszystko fabrykował, malował ładniej niż to wszystko wyglądało. No ale patrząc wszystko naokoło, to wygląda, że ci inwestorzy, no to brali udział w tej grze. Sporo inwestorów brało udział w tej grze. Na tej zasadzie kupię tanio, a za jakiś czas sprzedam drożej, no ale żebym sprzedał drożej, no to musi być więcej frajerów, żeby kupowali, żeby można było sprzedać drożej. No w tych wszystkich oszukaństwach, no to nie jest to bardzo skomplikowane. Kupić tanio, sprzedać drogo i nie być ostatnim, tak? No bo ostatnich gryzą psy i w tym wypadku Nikoli tak to się stało. No dużo z tych inwestorów, no oni wygląda na to, że oni w ogóle nie chcieli patrzeć pod maskę, oni w ogóle nie chcieli patrzeć gdziekolwiek na hamulce, czy na silnik, czy na tą przetwornicę, czy wytwornicę tego wodoru. No i to taka jest lekcja dla wszystkich innych, którzy by chcieli inwestować, że jednak trzeba popatrzeć się, co tam pod maską jest. Nikola i cały Trevor Milton, no on nie poszedł w kierunku normalnych takich sprzedawania akcji swojej kompanii. Normalnie no to jest ta komisja akcji wymiany akcyjnej, także tam są pewne zobowiązania, tam trzeba pokazywać, udowadniać, trzeba robić sporo rzeczy. Tak samo jest wymagane, że firma idzie na sprzedaż taką publiczną, no to wtedy ludzie zaangażowani w tej firmie przez 40 dni muszą się zamknąć, nic nie mówić, zanim to się nie zacznie sprzedawanie. No w tym wypadku no to Trevor Milton i Tesla troszeczkę zrobiło inaczej. Oni po prostu się spiknęli się z taką kompanią specjalną inwestycyjną, Vector IQ, no i Vector IQ w sumie zaczął manipulować tymi pieniędzmi. BlackRock, no to też grupa inwestycyjna, część byłych dyrektorów z General Motors też tam była w to zaangażowana, żeby robić pieniądze. No i oni dostali, oni po prostu otrzymali bardzo dużo tych akcji, ale właśnie nie z Nikoli, tylko z Vector RQ. No i zaczęli sprzedawać akcje po 10 dolarów na wolnym rynku, żeby można było po prostu mieć pieniądze na rozwój. No później Nikola ogłosił, że się złączają z Vector RQ w marcu 2020. No i w tym czasie no to był w zasadzie taki już wyjście na rynek Nikoli. No wizja, zawsze zieloni komuniści, no to muszą mieć wizję, no i tą wizję to było to, że będzie zero emisji, zero spalin, zero dymu, zero smogu i tak dalej. Także to miała być świetlana, czyściutka przyszłość. No i to bardzo często też podkreślali ci byli dyrektorzy z General Motors. Cała ta firma Cohen, to oni tłumaczyli, że firma z takimi możliwościami w przemyśle ciężkiego transportu, no to jest przykład tego, jak przedsiębiorczy ludzie mogą doprowadzić do tego, że coś jest dobre dla środowiska, no i mogą pokazać, że coś jest bardzo dobre dla inwestorów, że wszyscy w zasadzie powinni być zadowoleni, społeczeństwo powinno być zadowolone, inwestorzy i tak dalej. Także
trudno się pomyśleć, czy oni wiedzieli o tym, że to tak wszystko pompowali, czy po prostu wierzyli w te wszystkie swoje bajki. No znając życie, to po prostu pompowali. No biznes planu, no to za bardzo nie mieli. Ten biznes plan, no to Milton, on tłumaczył, że dopóki Nikola, jego firma nie weszła na rynek, no to wodór kosztował $16 amerykańskich za kilogram, a w tym czasie firma Nikola produkuje wodór za $4 za kilogram. No to nie była prawda, oni ciągle kupowali po 16, nawet po $18 za kilogram ten wodór, no bo to wszystko te przetwornice miały niby robić i miały produkować wodór z wody, to wszystko miało być lekkie, łatwe i super tanie. Tak, a oni nic nie wyprodukowali, a tłumaczyli, że są w stanie robić 4 razy taniej. Także to było jedno wielkie oszukaństwo. No, akt oskarżenia również pokazuje, że kłamali w wielu innych sprawach, no ale inni inwestorzy również robili dobrą minę do złej gry. Wszyscy ci, co dostali te darmowe akcje, po prostu czekali na wzrost tej ceny. No i cały ten produkt, cała linia produkcyjna, czy cały ten pomysł, no to był trzymany, powiedzmy, w tajemnicy i pompowany, żeby wszyscy inni ludzie kupowali. No i bardzo dużą część w tej inwestycji, no to był taki fundusz wiosenny, to oni się nazywali wartościowy fundusz wiosenny, no i kupowali wszędzie, gdzie byłoby wspomniane, że jest zielona technologia, że jest likwidacja węgla, likwidacja oleju, no to oni kupowali, no i to wykatapultowało właśnie cenę do $65. Później się w tym czasie, kiedy to tak wykatapultowało, to wartość rynkowa Nikoli to była większa niż Forda, no i była większa niż Chryslera z Fiatem, no bo Chrysler kupił Fiata, czy Fiat kupił Chryslera, no i wartość rynkowa w tym czasie, kiedy było $70, no wszyscy się drapali po głowie, jak to jest możliwe, żeby byli więcej warci niż Forda, no ale to właśnie dlatego, że to sztucznie wypompowali do $70. GM, czyli General Motors w 2020 roku we wrześniu też wskoczył w to wszystko, dał się oszukać, dał się podniecić, albo tam jeszcze inni ich oszukiwali od środka. W każdym bądź razie powiedzieli, że kupią 11% akcji właśnie za te pieniądze. Szef General Motors, no to trąbił na wszystkie strony, że no tak, to my po prostu zmieniamy przemysł, że to jest przyszłość Ameryki, przyszłość świata. No za 2 dni się okazało, że wszyscy ci, co spekulowali spekulowali na tak zwane shorts, czyli oni sprzedawali akcje po dużo niższej cenie. No to były takie opcje. To jest skomplikowane. W każdym razie na takim ryzykownym inwestowaniu i przypuszczaniu, że coś tam spadnie w przyszłości, no to można zarobić ciężkie pieniądze. Na akcjach spekulanci zarabiają w jedną i w drugą stronę. No i był taki raport, później wydali. No i cena spadła na pysk. No i na dzień dzisiejszy jest około tam $5. No, cała ta historia pokazuje to, że można zrobić w bambuko ludzi, którzy
którzy po prostu są skłonni. No bo to nie jest jeden, nie, jeden Trevor Milton tam naokoło. Tam naokoło było prawników, polityków, no i politycy. Szczególnie politycy pompowali to. Inna taka historia w Ameryce, no to podobna historia, no to też była Elizabeth Holmes. No to ona założyła w Kalifornii taką firmę, która miała robić badania krwi. No i te badania krwi, no to miały sprawdzić wszystko. Kto na co jest chory, kto na co nie jest chory, znaleźć lekarstwo automatycznie. To wszystko miało być komputerowo na podstawie genów, na podstawie typu krwi i tak dalej, i tak dalej. No to się okazało, że to było też troszeczkę za bardzo oszukane. To wszystko nie działało. To później, jak już to nie wychodziło, no to zaczęło się oszukiwanie. No i też akcje poszły w górę, poszły w dół. No, to było bardziej troszeczkę takie finezyjne to, co ona zrobiła, no ale Nikola zrobiła to samo. No i tak jak popatrzycie, jakaś taka normalna obserwacja, no to nie jest nic innego. To po prostu wszystkie te postępowe pomysły, które po prostu się odurzają się tym, że można zlikwidować dosyć szybko używanie węgla, używanie oleju i jest jakieś takie panaceum czy rozwiązanie poprzez technologię, która w zasadzie nie istnieje, no bo dużo ludzi rozumie, że nie może jeszcze istnieć, no bo jest fizyka, są prawa fizyki, prawa natury i są pewne przeliczenia ekonomiczno-termiczno-inżynieryjne. Także tam dużo ludzi to widziało. No i tak powstało kłamstwo. Tak powstało kłamstwo, no ale w sumie jest pompowane przez wszystkich zielonych, którzy wierzą w takie głupoty. No i pompowane było też przez banki, no bo banki też, na dzień dzisiejszy banki też starają się sztucznie pompować w jakieś wizje, które są ciężkie do zrealizowania. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, patrzcie się, nie dajcie się oszukać. Nikola to jedno wielkie oszukaństwo, no ale to tacy są politycy, tacy są hochsztaplerzy, tacy są po prostu kryminaliści. Ludzie muszą być normalni, ludzie muszą być czujni. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, nie wiem, czy kupowaliście akcje Nikoli. Także jeżeli kupiliście po 65, no to szkoda, jak kupiliście po 5 i sprzedaliście po 65, no to gratulacje, ale to wygląda, że braliście udział w tej spekulacji. Mam nadzieję, że zrozumieliście cały ten obłęd Bidena, także że głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.